Dzisiaj pewien arcymistrz z Indii poczuł siłę gry Polish Fightera 3000, czyli Jana Krzysztofa Dudy. W pierwszej partii poszło E4, E6, D4, D5, więc obrona francuska, wariant Winawera. Bardzo agresywne podejście ze strony czarnego, bo czarny tutaj natychmiastowo związuje tego skoczka, ale jednak skutkuje to tym, że traci czarno-polaka. I Duda od razu stara się to wykorzystać, wjeżdża tutaj hetmanem na gier... 4, no i są właśnie problemy z punktem G7. W partii czarny zdecydował się na ruch F6. W ten sposób Hetman pilnuje punktu G7. Też grywalne jest F5, Grywalne też jest skoczek E7. Można tego pionka z G7 poświęcić i zbić na D4. Więc to bardziej kwestia gustu, jest to jak najbardziej w porządku do gry. No i w partii duda skoczek F3, więc zabezpiecza na E5. Czarny C4 zabiera miejscówkę gońcowi. Ten goniec na D3 w obronie francuskiej jest bardzo potężną figurą, jest idealnie ustawiony do ataku na skrzydło królewskie. W partii A4, w razie czego zawsze ten goniec może wjechać na A3, będzie on tam bardzo aktywnie działał po tych czarnych polach. Skoczek C6, Hetman G3, więc punkt E5 jest broniony. Hetman F7, czarny tutaj kontynuuje rozwój, a Duda agresywnie wjeżdża z skoczkiem na H4. No i teraz pojawia się zagadka, a o co tutaj chodziło? Roszada prawdopodobnie była lepszym podejściem, ale tak czy siak, biały zrobi roszadę i będzie chciał przez f 4 tutaj przepychać się na skrzydle yy, królewskim. No ale czarnego tutaj poniosła ułańska fantazja. Należało wybić na E5, zrobić roszadę i. Pozycja jest jak najbardziej do gry. No, oczywiście, biały trochę lepiej tutaj ma, bo para gońców i te czarne pola ekstremalnie osłabione. No, ale jednak mm, figury są. E, figury czarnego e, są całkiem niezłe. E, może tu zakończyć rozwój, e, zabezpieczyć sobie punkt E6 dosyć łatwo. Może też przez D4 będzie się przebijał, będzie się chciał aktywizować. Pozycja do gry. No, ale czardy tutaj poleciał G5. No i G5 już wygląda skandalicznie dziwnie. No, ale z drugiej strony. Zobaczcie, że ten Hetman nie bardzo ma gdzie tutaj uciekać. Ale Duda prawidłowo tutaj policzył warianty. Najlepszą obroną jest atak, wrzucił G4, wspaniały ruch, bić nawet nie można, bo poleci ta wieża z H8, więc czarny skoczek H4. Czarny tutaj prawdopodobnie liczył na to, że Duda zbije i teraz będzie mógł wtrącić bicie na G4 z następnym wieża bije H4, ale Duda czegoś takiego nie podstawił, wybił na F6, wybił na G4, zabrał pionka na G5. No i teraz pozycja jest kompletnie wygrana. No i Duda żadnych szans przeciwnikowi nie dał. Długa roszada. Hetman odszedł. Zbić nie wolno, bogoniec G5. I biały zdobędzie jakość, i yy, yy, tak czy siak, biały wrzucił gońca na G5. No i te dwa pionki w połączeniu z gońcem absolutnie dominują nad wszystkimi ciężkimi figurami przeciwnika, yy, więc yy, no, czarny jest w tyle z materiałem i jeszcze w tyle z aktywnością, więc partia musi się skończyć porażką. Duda tutaj przygotowuje atak po linii B, w ogóle króla wrzucił na D2, gdzie ten król jest całkowicie bezpieczny, wieża na B1. Komputer jakoś bardzo tego nie lubi, ale wystarczające jest to do prostego wygrania tej partii. No i tutaj. Czarny trochę się zaktywizował na królewskim, no ale poleciał pionek na B6. Wieża tutaj atakuje na D5 w tym momencie. Wieża C5 szach, król odszedł. Pionek leci do pola przemiany. Król nie może podejść, no bo leci goniec, więc wieża zbiła na F2, wieża F1, żeby tutaj tego pionka do pola przemiany doprowadzić. Wymiana, odbicie. Nie można zagrać wieża F5 z planem kasacji tego piona, bo wejdzie goniec H3 na związaniu. Więc król odszedł, no ale teraz ten goniec poleciał, goniec bije C4, no i w tym momencie zawodnik z Indii uznał wyższość Polaka. Więc. Bez szału, jakaś partia. Duda ustawił lepszą pozycję. Przeciwnik się rozpruł tym G5. No i brutalnie Duda go spacyfikował. Także eleganckie zwycięstwo. Ale najlepsza była partia trzecia. Na to musicie jeszcze poczekać. Zobaczmy teraz partię drugą. W drugiej partii poszła partia angielska C4E5. I Duda oraz przeciwnik w taki klasyczny sposób się rozwinęli. Więc do centrum skoczki zostały wyprowadzone. I w partii, oczywiście, widać już że biały osłabił punkt D4, wysuwając pionki C4 i E4 do przodu, więc Duda od razu o ten punkt D4 chce walczyć, podważając skoczka z F3. W partii goniec E2 została zrobiona roszada, roszada, wybicie, no i ten skoczek na D4 wparował, więc widać, że biały będzie miał jakieś problemy natury strategicznej, jeżeli tej centralnie Ustawionej aktywnej figury, dudy się nie pozbędzie. W związku z tym, skoczek A4 chce wybić końca, no a później wybić skoczka. I teraz poszło C6, bicie, odbicie, bicie, odbicie. Hetman D2 i duda centralizuje tego skoczka. I teraz powiem Wam, że Duda, no, zagrał naprawdę klasowe posunięcie, no, złoto. Jaki jest tutaj problem? Skoczek E5 jest potężny, prawda? No i przeciwnik oczywiście nie jest głupi. On też ma świadomość, że ten skoczek jest potężny, więc przeciwnik będzie chciał się go pozbyć ruchem F4, prawda? I wtedy ten skoczek gdzieś tam na D7 będzie musiał zmykać. No taka beznadziejna figurę. Więc co tutaj robi Duda? G5. Duda się nie patyczkuje, że tam jakoś osłabi swojego króla czy coś takiego. Jest G5, pole F4 zabezpieczone. Przeciwnik skoczka nie wygoni więc cel zrealizowany. G3 w tym momencie nic nie daje z planem zagrania F4 teraz, ponieważ król białego będzie bardzo mocno osłabiony i tu figury czarnego błyskawicznie wkraczają do akcji. Zbić nie można, bo oczywiście leci wieża na F1 i okej, okay, skoczek zostanie przegoniony, ale ruszy do ataku na króla, więc w tej konfiguracji nie narzekamy. No i w partii poszło F4 i tu po prostu schował króla na H8 i wieża G8. I teraz już widać, że po linii G będzie atak, a po linii F to nic nie będzie. No bo tutaj skoczek pilnuje. Więc w partii A4 wieża G7, hetman wkroczył do akcji, więc wieża go wygania. Hetman B2, no, wisi pionek na D4, więc trzeba obronić. No i teraz gruby błąd gruby błąd zawodnika z Indii nastąpiło A5, więc biały bardzo mocno zaangażował się w atak na skrzydle hetmańskim. No tylko problem jest taki, że figury białego są porozrzucane, prawda? Tutaj wieża z gońcem z tej strony, hetman z wieżą z drugiej strony. No więc wygląda to dosyć koślawo i Duda ładnie to wykorzystuje. Hetman F6. O co tutaj chodzi? Plan jest prosty. Jeżeli tutaj biały wybija na C5, no bo taki jest Taki jest jakby plan, żeby atakować po linii B. No to okazuje się, że zabawa się teraz kończy, bo wieża G2, wieża G8 i na koniec Hetman F2. I okazuje się, że nie ma obrony przed matem na G2. Więc tutaj przeciwnik próbuje się bronić wieżą na F5, ale Hetman H6. I teraz Hetman chce w ogóle wkroczyć na E3, i tak czy siak będą problemy na skrzydle królewskim. No i tutaj. Kończący już partię błąd, tak jak widzicie były dwie minuty na zegarze yy, zawodnika z Indii. Yy, no i pod presją czasu zbił na B6, co już kończy zabawę, ponieważ teraz szach. No i po kolei, jeżeli król odejdzie, no to bicie na A1, bicie na E2, figura więcej, yy, wiadomo, że pozamiatany. Jeżeli natomiast wieża na F2, to wieża AG8. Grozi bicie na G2 i jak goniec się cofnie do obrony, to skoczek bije D3 i znowu skoczka zbić nie można, bo wieża bije G2, wykorzystujące związanie i partia się kończy. Więc tutaj przeciwnik zdecydował się na takie desperackie król F1, ale tutaj Duda też znalazł ładne rozwiązanie. Wieża AG8. No i genialne wieża bije G3, Hetman bije G3 i partia kończy się tutaj forsownym matem. Król odchodzi teraz na C2, jedyne odejście no i Hetman bije D3 mat. Także bardzo ładne zwycięstwo, szczególnie ten ruch G5 mega solidny, bardzo, taki bardzo logiczny ruch, prawda? Ale no jednak trzeba mieć dużo odwagi, żeby w ten sposób osłabić, co by nie było swojego króla, tylko po to, żeby skoczek miał aktywną, centralną placówkę. Ale rzeczywiście to się opłaciło, bo ten skoczek do końca Partii był bardzo aktywny. No i przyczynił się do wlepienia mata białemu królowi. Także gładka partia, ale najlepsze nastąpiło w partii trzeciej. Więc tutaj najważniejsze zadziało się w dziewiętnastym ruchu, ale tak na szybko zobaczmy sobie początek partii. Poszedł Karokan. Duda zdecydował się na taki wariant D3, który białemu zbytnio nic nie daje, bo tutaj może wyjść taka końcówka, która jest oczywiście bardzo wyrównana. Ale to była trzecia partia meczu, gdzie Duda wygrał dwie poprzednie. Dnie, więc remisik mu pasuje, no bo wygrywa mecz. No, czarny nie poszedł na tę końcówkę, oczywiście słusznie. No i wyszła taka dosyć śmieszna sytuacja, gdzie tutaj Duda trochę dziwnie zagrał, bo zagrał B3. No i ten pionek na C3 był takim klinem wbitym w pozycję białego, który mocno ograniczał możliwości manewrowe. Lepiej było zagrać D4 i wychodzi coś takiego: biały gra D3, roszatka C4 zajmuje centrum i pozycja jest okropna. Okay. natomiast w partii B3 skoczek F6 i tutaj biały no na ograniczonej przestrzeni musi jakoś sobie radzić tak jak widzicie skrzydło hetmańskie totalnie zaklajstrowane i tutaj przeciwnik grał naprawdę bardzo dobrze wrzucił C5 A4 wybił co ciekawe bardzo ciekawa idea no, ogólnie każdy by grał B4 a ten postanowił wymienić pionki ale teraz ma przepot Skoczka na B4, prawda? I ten skoczek do końca świata będzie atakował pionka C2 co oczywiście jest problemem no bo potężna figura Hetman jest tutaj uwiązana do defensywy no i w partii Duda stara się jakoś zaktywizować skoczek H4 goniec D7 i w partii poszło goniec F3 z atakiem na wieżę i tutaj należało zagrać jakieś wieża A7 no i pozycja w okolicach równowagi może trochę przyjemniejsza dla czarnego no ale chyba psycha siadła przeciwnikowi Dudy no zagrał wieża AB8 podwalił po prostu Pionka, no i jeszcze teraz zagrał wieża B6, i tutaj Duda przeoczył piękne zakończenie tej partii, ponieważ mógł zagrać ruch goniec. Bije E7, i okazuje się, że nie ma jak bronić ósmej linii. Bo jak się tutaj gońcem zasłoni, no to wchodzi. A het, wieżą też się nie może zasłaniać, bo Hetman musiał pilnować na E7. No to teraz wchodzi szach i Hetman bije E7, i jest koniec partii. No ale poszło goniec F4, hmm, przeoczył Duda. Ten motyw. Wieża C8, gońca sobie zaktywizował. Już widać, że te figury białego tak zerkają na skrzydło królewskie, prawda? No i teraz się zaczyna. Skoczek F5, nastąpiła wymiana. Widać, że król czarnego osłabiony, wieża C7, Hetman już się szykuje, żeby tam wkroczyć do ataku, no i teraz bardzo fajny ruch D4 i ten goniec po pierwsze broni na C2, a po drugie jeszcze będzie atakował na H7, co jest oczywistym kłopotem dla czarnego króla i po cb bije D4 następuje... Koniec bije d4. Pierwszy genialny ruch w tej partii zbić tutaj nie można, bo wchodzi szach, wchodzi szach na g4. No i na koniec leci, leci ten goniec na F8. Więc goniec bije D4, pierwszy genialny ruch. No i mało tego, no grozi bicie na E5, nie? Po prostu skubnięcie pionka, więc czarny się cofnął do defensywy. Ale teraz kolejny genialny ruch, Hetman wkracza do akcji. Zbić nie można, bo po pierwsze goniec bije H7 z następnym wybiciem Hetmana, a też matowanie wieża E8, więc H6. No i teraz trzeci genialny ruch: Wieża bije E5. O co tutaj chodzi? Pogoniec bije E5, goniec bije E5, grozi po prostu matowanie czarnego króla. No on jest kompletnie goły, a zbić na E5 nie można, ponieważ straci czarny Hetwana i przegra party. Więc w partii Hetwan bije A1, król G2, hetman A8, goniec E4, skoczek C6 i teraz nastąpiło czwarte genialne posunięcie. Hetman F5 i w tym momencie zawodnik z Indii stwierdził, dobra, starczy tego dobrego, poddaje się. O co tutaj chodzi? Po przykładowo skoczek bije D4 z atakiem na hetmana, wchodzi szach, król F8 i teraz goniec bije A8, kiedy ten hetman jest już bezpieczny. A no nie ma jak się uratować. no Skoczek bije e5, no nic tutaj nie zmienia, bo znowu szach i bicie na a8. A oczywiście grozi tam wjazd Hetmana. No i absolutnie nie ma jak się przed tym zabezpieczyć. Pogoniec bije e5, goniec bije e5. Znowu zbić nie można, bo to związanie. Na, a Hetman jest gotowy, żeby tam wkroczyć do ataku. Także wiadomo, że tutaj różnica klas była kolosalna, bo Duda jest to arcymistrz o rankingu 2.7 730, a przeciwnik miał ranking 2470, ale to jest taki mecz, który chcielibyśmy widzieć, tak? Czyli Duda wyżej notowany, ładne partie bez jakichś wygibasów, solidne zdobycie przewagi, realizacja tej przewagi bezproblemowa, także świetne, świetne zwycięstwo w pierwszym meczu 3-0. Za pierwsze miejsce w tym turnieju w czeskomowych mistrzostwach Globu jest 200 tysięcy dolarów, co jest największą nagrodą w tym roku na turniejach szachowych, także miejmy nadzieję, że Duda kolejne mecze wygra, awansuje do top 8 i wtedy 8 najlepszych zawodników tego turnieju będzie grało finały w Toronto, także miejmy nadzieję, że kolejne mecze ułożą się tak samo dobrze. No więc cóż, jeżeli podobały Ci się te zwycięstwa Dudy, zostaw komentarz Duda szef, no i widzimy się w kolejnym nagraniu. Także dzięki za uwagę. Popa pa, widzowie.